Wystartował Rajd Dakar. Duży sukces. Na pierwszym odcinku odniósł 18-letni Eryk Goczał z Energylandia Rally Team, który z pilotem Oriolem Meną wygrali w swojej kategorii SSV, czyli lekkich samochodów terenowych. 1 stycznia zawodnicy do pokonania mieli 367 km trudnej trasy. Nie mogłem być szczęśliwszy. Troszeczkę musieliśmy dzisiaj odpuszczać duże temperatury. Były ostre kamienie, ale naprawdę się cieszę, było pięknie i naprawdę dobrze się bawiliśmy. Bardzo dobrze spisał się także Michał Goczał, czyli stryj Eryka. Mimo problemów na trasie, wspólnie z pilotem Szymonem Gospodarczykiem zajęli 3. miejsce. Mieliśmy 4 kapcie, także... a 2 zapasy. No, także wyobraźcie sobie, jak to wyglądało, ale wszystko spoko. Auto mi trochę mi driftowało i to mnie trochę martwi. Ale już to z chłopakami przegadałem, także mam nadzieję, że coś zaradzimy. W rajdzie wystartował też Marek Goczał, to ojciec Eryka i brat Michała. 3. załoga Energylandia Rally Team zakończyła 1. odcinek na 7. miejscu. My mieliśmy troszeczkę dzisiaj, tak bym powiedział, nie farta, bo nie przebiliśmy koła, nie uderzyłem w żaden kamień, tylko kamień wpadł nam do środka, do felgi. Od środka uszkodził nam felgę, bo się dostał między zacisk a felgę i przetarł nam felgę. Po czym chcieliśmy go szybko zmienić, ale okazało się, że mamy uszkodzony podnośnik do samochodu i nie chciał podnieść samochodu. No i na szczęście zatrzymał się jeden z kierowców, pożyczył nam podnośnik. Szybko zmieniliśmy koło, pojechaliśmy dalej. Dziś załogi czeka kolejny etap. To odcinek specjalny, który ma długość 430 km. Rajd Dakar odbywa się w Arabii Saudyjskiej.